Dobra, szanowny państwo, jeszcze dalej mam wiadomość, też dostałem bardzo dobrą, że firma amerykańska detektywistyczna otwiera w Polsce jakąś firmę, chce otworzyć, ale ja wezmę za telefon, przedzwonię do firmy Pinnington, z telefonu przedzwonię do tego człowieka i zaproponuję dla jego, żeby w Białymstoku otworzył firmę detektywistyczną, bo mamy w Białymstoku ludzi wykształconych, mamy ludzi uczonych, różnych, młodzieży, bez pracy, bez niczego i mogą być zatrudnieni jako ochroniarze, mogą chronić nas, bo jak policja nie daje rady z napadami, z bandytami, z pijakami, łajdakami, to ochroniarze dadzą radę. Ochroniarz podejdzie za dupę jego, weźmie takiego pijaka i wiedzie zawieść prędziutko. A policja boi się, proszę pana, proszę państwa, to najlepiej ja zadzwonię do tego pana Pinnectona i do firmy tej, do pana Pinnectona, amerykańskiej tej firmy, żeby tu otworzyli firmę, to ja może będę też tam jako szefem będę tej firmy i będę przyjmować, i będę wszystko robić ludzi, młodzież i będziecie pod moim rozkazem, będziecie pod moim tym zarządzeniem i będziemy bronić, będziemy ochraniać obiekty, będziemy różne instytucje ochraniać, ludzi ochraniać będziemy, bo trzeba, żeby takie firmy powstawali ochroniarskie, bo bardzo dużo jest młodzieży, że jak tak troszeczkę nie obrazić młodzież niekulturalnych po alkoholu, to trzeba ich troszeczkę będzie wtedy szkolić, uczyć, jak się zachować się po alkoholu, żeby ni zaczepiać starszych ludzi, ni hałasować, ni łamać bram, ni podpalać mieszkań i tak dalej, nie wyzywać się nawzajem, tylko kulturalnie iść sobie wypiłeś, to wypiłeś te piwko, czy tam tą buteleczkę alkoholu, ale kulturalnie sobie iść do domku, połóż się na łóżeczko sobie, nastaw telewizorek sobie, oglądaj, zaśniesz, to żona, czy syn, czy córka podejdzie po cichu, wyłączy telewizor pilotem i będziesz spać sobie, prześpisz się normalnie i będziesz na drugi dzień jak laleść w stanie, jak nowy narodzony będziesz. Jakby mama ciebie nowego narodziła będzie, bo firma nie będzie bić, nic, tylko normalnie odwiezie do domu ciebie, odda w ręce ojca, matki, jak małoletni i ojciec, matka będzie zadowolona, będzie kulturka i tak dalej. O, a jak trzeba będziesz chuliganić jakiś, to zawieziemy jak pana na wyszeździałeczkę, wyszeździłeś, tam też się prześpisz się, zapłacisz parę groszy dla firmy i będzie wiadomo, jak tata, mama wychowuje synów i córek.